Jesteśmy właśnie w Banku Casino w Bratysławie, a ze mną jest Saju i Tipson. I razem wzięliśmy udział w Poker Break Cupie i teraz chłopaki pytanie, jak wam się podobało? No fantastyczna zabawa przede wszystkim, sporo emocji, no większych sukcesów nie było, ale chyba wyjazd się podobał. A było bardzo super, no Saju mnie trochę zaorał, przyznam. To była taka ta, wiecie, strategia wcześniej przygotowana oczywiście, ale no stół telewizyjny nieziemski i cały main event też na bardzo duży plus. Padliście przed kasą, jak blisko byliście do zarobienia pieniędzy? Ja odpadłem gdzieś na 26 left. A 9 przychodziło dalej? Tak, więc powiedzmy z 16 pozycji może by było, ale i tak jestem bardzo zadowolony, bo był to dla mnie pierwszy raz w takim kasynie i w ogóle na live gierka. Takie zderzenie z rzeczywistością troszeczkę i no mam niedosyt przez to, ale myślę, że na bardzo duży plus. Masz ochotę na więcej po prostu? Zdecydowanie. Czyli co teraz? Jakie są kolejne kroki? Co będziecie robić po takim turnieju? W kwestii pokera. Co byście chcieli zmienić, rozwinąć? No ja myślę, że trzeba przede wszystkim przeanalizować niektóre swoje rozdania, które tutaj miały miejsce i podszkolić się troszeczkę bardziej, bo widać jednak, że niektórzy zawodnicy tutaj to naprawdę regularsi tacy na maksa i już z takimi to nie jest tak łatwo grać, że po prostu wsuwasz olina i patrzysz, co się dzieje, co nie, więc... No ja myślę, że troszeczkę podszkolić. W ogóle podoba mi się, że już korzystasz z okularów, już nawet na wywiadzie pokerowy look jest. Chłopaki, powiedzcie mi, czy można łączyć pokera ze światem e-gamingu? Czy można na przykład na Twitchu promować pokera, czy można na przykład na YouTubie, czy ludzie byliby chętni do oglądania czegoś takiego? I czy może kiedyś byłyby wielkie festiwale e-gamingu i gdzieś byłby tam obok festiwal pokerowy? No znaczy ja uważam, że tak. Jest coś takiego, że troszkę niestety ten poker nie jest tak postrzegany, jak ja bym chciał. Bardzo duży nacisk kładzie się na to, że to jest jednak tylko i wyłącznie hazard. No a osoby, które już troszkę w tym siedzą, wiedzą, że poker jest grą umiejętności. Oczywiście jest ten element losowy. No ale to jak w każdym sporcie, czy w każdej dziedzinie, czy tak właśnie jak w e-sporcie. Troszkę tego szczęścia też potrzeba i to jest taka cecha wspólna. No ale liczą się przede wszystkim umiejętności. No i tutaj też widzieliśmy to właśnie grając w kasynie, że osoby z tymi umiejętnościami naprawdę sobie lepiej radziły od tych takich świeżaków, którzy dopiero co zaczynają swoją przygodę z pokerem, albo tak jak my, że tak bardzo, no, po prostu raz na jakiś czas jesteśmy na takim dużym evencie. No dokładnie, znaczy w świecie gamingu też ten decision making taki jest bardzo ważny, w pokerze jest wiele analogii, przepraszam, do świata e-sportu, wydaje mi się, że jesteśmy w stanie to połączyć i myślę, że można stworzyć turnieje, gdzie struktura z jednej strony pozwalałaby na granie w gry e-sportowe i gdzieś na boku na przykład połączyć to z turniejem pokerowym i wiem, że w świecie e-sportowym jest wielu zawodników, którzy nie dość, że się switchowali, w sensie zmieniali grę z e-sportu na poker z sukcesem. Więc czemu by nie zrobić tego jakby na szerszą skalę? No dobra, to w takim razie zapraszam was do wzięcia w jakimś turnieju, który będzie organizowany. Szukajcie w internecie i dalej śledźcie naszą relację z Poker Break Cupu. Dzisiaj jest dzień drugi i jutro dzień finałowy. Również jest live streaming, wszystko w opisie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. Cześć.